tęsknię za Tobą, Panie. Wiem, że przyjdziesz niebawem. Z głębi serca dziś wołam, Maranata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Boży, Duchu Święty, Duchu cudów, zapraszamy Cię do naszego dzisiejszego dnia, do naszego rozważania i chcemy ogłaszać i pamiętać o tym, jak wielki jesteś. Jesteśmy Ci wdzięczni, Duchu Święty, za to, co dla nas czynisz, za Twoją moc i za to, że dajesz nam tą łaskę, że możemy widzieć Twoje znaki i cuda. Otwórz nasze serca jeszcze bardziej, żeby Tobie wierzyły i daj nam widzieć ich jeszcze więcej tych znaków. Matko Najświętsza, Matko Niepokalana, prowadź nas do Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Psalm 98. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Dzisiejszy psalm jest psalmem z jednej strony bardzo podniosłym, bardzo takim uroczystym, a z drugiej strony widzimy tutaj wielką radość, której nie sposób stłumić. Co jest powodem owej radości? Powodem owej radości jest wierność Boga. Pan Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom, nawet wtedy, kiedy my odwracamy się od Niego i my nie zachowujemy wierności. Do cech Boga należy wierność. Gdyby Bóg nie był wierny, nie byłby Bogiem. To właśnie owe Boże wypełnienie obietnic jest tematem dzisiejszego psalmu. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. To, co Bóg czyni, nie może pozostać ukryte. To, co Bóg czyni, zasługuje na to, żeby być wypowiedziane, wykrzyczane, wyśpiewane. Dlatego dzisiaj zastanówmy się nad tym, czy zachowujemy tylko dla siebie Boże dzieła, które dzieją się w naszym życiu, czy chcemy również dzielić się nimi z tymi, którzy są obok nas. Módlmy się. Okaż swoją potęgę, Panie, i przybądź. Niech Twoja opieka wyzwoli nas od niebezpieczeństw grożących nam wskutek naszych grzechów, a Twoja moc niech nas zbawi.
który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź, Jezu, Maranata.